pana prezesa Pierdolaka serdeczną prośbę, aby zanim rozpoczniemy 9. sesję, zabrał głos, abyśmy później nie zmieniali już porządku sesji obrad. Czy pan prezes mógłby teraz zabrać głos? Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi, a pana prezesa Pierdolaka proszę o zabranie głosu. Mam nadzieję, że jest tylko. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jakiś czas temu Pan Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza, na którejś sesji, na której trwała debata na temat taryfy, przekazał życzenie, by na tej sali woda do picia była w dzbankach i pochodziła z kranu. Drodzy Państwo, powszechnie nam wiadomo, że aby żyć, należy pić co najmniej 2 litry wody dziennie. Kaliskie wodociągi dostarczają mieszkańcom wodę do kranów naprawdę wysokiej jakości. Woda jest niezbędna do życia. Sygnujemy ją od lat określeniem zdrowa woda. Dla purystów językowych powiem, że nie chodzi o stan wody, bo chorej wody nie ma. Natomiast chodzi o określenie, że dobra woda służy naszemu zdrowiu. Dobra woda jest dla zdrowia korzystna. W Kaliszu czerpiemy wodę wyłącznie z ujęć podziemnych. Najgłębsza studnia ma około 300 metrów głębokości. Jest to woda zmineralizowana, a tylko taka służy naszemu zdrowiu. Nie wolno pić wody destylowanej, nie należy pić wody nadmiernie oczyszczonej, chociażby poprzez filtrację metodą odwróconej osmozy. Natomiast należy pić wodę zmineralizowaną. Zmieniły się kilka lat temu kryteria i definicje wody mineralnej. Kiedyś określano ją sumą zawartości związków mineralnych. W tej chwili o wodzie mineralnej mówi się jako o wodzie pozyskiwanej z ziemi metodami naturalnymi i nieuzdatnianej w sposób sztuczny. Woda wydobywana przez kaliskie wodociągi, szczególnie z ujęcia Fabryczna, z ujęcia Poznańska i z ujęcia Warszawska, jest wodą średnio zmineralizowaną, posiada znaczące zawartości wapnia, magnezu, żelaza, manganu, potasu. To są mikroelementy, które decydują o naszej kondycji i naszym zdrowiu. Od lat promujemy wśród mieszkańców Kalisza picie wody z kranu, kształcąc całe młode pokolenia uczniów kaliskich szkół na terenie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Również społeczeństwo miasta Kalisza jest zachęcane do picia wody z kranu, również poprzez zainstalowane źródełka wody pitnej znajdujące się na terenie Kalisza w 4 punktach na ulicy Poznańskiej przy ujęciu wody, w Alei Wolności vis-a-vis teatru, na placu Jana Pawła II przy Szkole Muzycznej oraz na terenie przedsiębiorstwa przy ulicy Fabrycznej. Szanowni Państwo, woda w Kaliszu jest wodą wysokiej jakości i wodą nad wyraz tanią. Pojemność 3 dzbanków, które są przed Państwem, to wartość 1 grosza. Także zachęcam do picia dowoli,
myślę, że dostarczone przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dzbanki z napisem Zdrowa woda z wodociągu Kaliskiego będą długo w tym miejscu Państwu służyły. Smacznego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, prezesie. Szanowni Państwo, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza. Witam pana posła Józefa Kaliskiego. Witam Państwa radnych, pana prezydenta, panią i panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, komendantów Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów, w tym panią nową sołtys, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali prezydenta Kulińskiego. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 9. sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 24 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję pana wiceprzewodniczącego Zbigniewa Włoda. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy świętej pamięci księdza prałata Bolesława Stefaniaka, zasłużonego dla miasta Kalisza. Dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie miejsca. Drugi rzymski. Propozycje zmian w porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekt uchwał przygotowany na 9. sesję wraz z porządkiem obrad, którym jest 8 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęły następujące projekty. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok, przekazany Państwu w dniu wczorajszym. Następny projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, przekazany Państwu 23 kwietnia. Następny projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Franciszka Alaka na działalność prezydenta miasta Kalisza, przekazany Państwu w dniu wczorajszym. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jacka Jeniewskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza, przekazany w dniu dzisiejszym. I projekt uchwały w sprawie zarządzenia i ponownych wyborów w jednostce pomocniczej miasta Kalisza, przekazany w dniu wczorajszym. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wpłynęła również autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Ponadto 22 kwietnia do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło oświadczenie pana radnego Estrana Dalgina, wnioskodawcy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu o wycofaniu złożonego projektu uchwały. Bardzo proszę radnego Estrana Dalgina o odczytanie treści. Niniejszym oświadczam, że stosownie do brzmienia paragrafu 59 ustęp 1 punkt 4 statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu cofam złożony przeze mnie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Proponuję zdjęcie w porządku obrad punktu 5 numeracji arabskiej znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. To jest ta propozycja radnego Eskana Dalina. Proszę Państwa o przegłosowanie zdjęcia z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały. Pana wiceprzewodniczącego proszę. Kto jest za? Dwadzieścia cztery głosy za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Zmienia się zatem numerację. Punkt 6. 23, przepraszam, bo... Szanowni Państwo. 24, przepraszam. Wiadomość 24. Szanowni Państwo, przepraszam. Jeszcze raz bardzo proszę, panie burmistrzu, o przegłosowanie. Kto jest za? Liczymy. Póki nie mamy jeszcze maszyny, musimy liczyć do reszty. 23. Dziękuję bardzo. Czy są głosy przeciwne? Nie widzę. Wstrzymujących nie widzę. Dziękuję. Zmienia się zatem numeracja. Punkt 6 staje się punktem 5. Punkt 7 punktem 6, punkt 8 punktem 7. Ponadto proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Punkt 8 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. Punkt 9 projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Punkt 10 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. I 11 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jacka Jezielskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Punkt 12 projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów jednostce pomocniczej miasta Kalisza. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. Kto? Proszę. Kto jest za? Na pewno? 23 głosy za. W takim razie nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 aneksu znajdujący się w punkcie 8 rzymskim. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza składania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora miejskiego zarządu budynków mieszkalnych w Kaliszu. Kto jest za? Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jacka Niedzielskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów jednostki pomocniczej miasta Kalisza. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu Klubu Radnych Wszystko dla Kalisza chciałem zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, która miała pierwotnie numer 6 cyfry arabskiej, natomiast obecnie jest numerem 5, ponieważ nastąpiła zmiana w porządku obrad. Szanowni Państwo, krótko tylko chciałbym tutaj umotywować to, bo właściwie jedynym powodem podjęcia tej uchwały są podane tutaj w uzasadnieniu przyczyny ekonomiczne, bardzo lakoniczne, w zasadzie nic nie wyjaśniające. Na komisjach, które odbywały się przed sesją, uzyskałem informację, że w zasadzie nie była przeprowadzona żadna analiza ekonomiczna, jakie skutki ekonomiczne wywoła podjęcie tej uchwały. Także uzasadnienie uważam jest tutaj w tym przypadku niewystarczające i jeśli po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i ewentualnie uzyskaniu opinii gremium, które zostało powołane przez pana prezydenta zespołu doradczego do spraw służby zdrowia, przepraszam, bo nazwy dokładnej nie pamiętam, gdzie w skład wchodzą specjaliści, lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny,
i z tego, co się orientuję, również nie była tutaj zasięgana opinia. Jeśli Państwo mnie przekonają, będę pierwszą osobą, która zagłosuje za przyjęciem tej uchwały. Natomiast w chwili obecnej uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą uchwałę podjąć w późniejszym czasie po przeprowadzeniu chociażby tej analizy ekonomicznej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Mirosława Gabrysiaka chciałem powiedzieć, że zespół koordynujący do spraw ochrony zdrowia zajmuje się jedynie merytoryczną stroną, a nie ekonomiczną funkcjonowania przychodni czy funkcjonowania ochrony zdrowia. Także nie ma nic wspólnego z miejskim zarządem obiektów służby zdrowia i nie musi się wypowiadać w tej materii. To jest kwestia tylko ekonomiczna. Natomiast jeżeli pan radny nie usłyszał, to na komisji mówiliśmy również o ekonomicznej stronie funkcjonowania tej jednostki i tam były wymienione konkretne kwoty. Chodziło o kwotę około co najmniej 500 000 złotych rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko. Co do zespołu koordynującego, to rzeczywiście tutaj pan przewodniczący ma rację. Może tak być, ale nie byłoby błędem zasięgnięcie takiej opinii. Natomiast jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, to analizy ekonomicznej po prostu nie było. I jeszcze jedno słowo tylko. Miasto to nie spółka kapitałowa i nie w każdym wypadku musi być nastawione na zysk, tylko na działanie na rzecz mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszam się pan radny Grudziński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Ja w imieniu mojego klubu chciałem powiedzieć, że my jesteśmy otwarci na rozmowę, na analizę, na ważenie wartości, bilans zysków, strat i mam tutaj całkowicie otwartą głowę, żeby wspólnie z Państwem na ten temat pracować. Natomiast chcieliśmy się jako klub jednogłośnie przychylić się do wniosku Pana Radnego Gabrysiaka, poprosić także o Państwa przychylającego wniosku. Rzeczywiście, przysunięcie tego nawet na sesję majową w żaden sposób nie zakłóci ewentualnych Państwa, tak, jeżeli jesteście zdeterminowani, Państwa planów co do finału tej likwidacji. Natomiast ona jest rzeczywiście źle przygotowana, źle przedstawiona. Wszystkie parametry finansowe, o których mówił tutaj Pan Radny Piotr Lisowski, swoimi pytaniami, jak to nazwać, no, wymogliśmy, rzuciliśmy na stół do rozważań i były z odpowiedziami o aktywa przeniesione z jednej jednostki do drugiej kłopoty. Były kłopoty z odpowiedzią na pytanie banalnie, to są banalnie proste pytania na temat kosztów stałych, które w ten sposób odejdą. Ten proces likwidacji, przynajmniej tak przedstawiony nam, może celowo, jest w naszej ocenie słabo przygotowany i nic się nie stanie, jeżeli o miesiąc się przeciągnie, a my wtedy będziemy też gotowi na rozmowy, analizy i ważenie pewnych wartości oraz rachunku zysków i strat. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chociażby w tej chwili mamy przykład, jak niejasne są argumenty ekonomiczne dotyczące tej uchwały. Z ust pana radnego Lisowskiego słyszymy kwotę 500 000 podaną na komisji. Na komisji rozwoju byłem uczestnikiem dyskusji i na moje pytanie o skutki ekonomiczne otrzymałem odpowiedź od pana naczelnika Rogozińskiego w kwocie 167 000 złotych. A w uzupełnieniu tej wypowiedzi pani wiceprezydent Karolina Pawliczak nie podała żadnej kwoty, a jedynie informację, że będą to dodatkowe
zyski ekonomiczne. Już te wypowiedzi świadczą o tym, że na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy umożliwiającej rzetelną pracę nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że z opozycji przynajmniej radni Platformy Obywatelskiej są otwarci na rozmowę na temat tego projektu. Wydaje mi się, że akurat w gronie radnych Platformy Obywatelskiej to zamierzenie zostało przedyskutowane tyle razy, że to wy możecie tutaj wyjść i mówić, jakie są argumenty za. I powinniście poprzeć tę uchwałę i jestem o tym doskonale przekonany, że takie są wasze przekonania, chyba że przebywanie przez 4 lata w koalicji poprzedniej całkowicie złamało wasze idee. Być może inne idee ma pan Eskandarwich, pan radny Eskandarwich, ponieważ do państwa dołączył, ale akurat 4 mężczyzn, kolegów z klubu, myślę, że jest o tym przekonany. Jeśli będziecie potrzebowali dokładnych danych o aktywach, o które były pytane, padały pytania, no to oczywiście to jest do uzyskania. Tylko, Szanowni Państwo, po co mamy ciągle rozmawiać o tym samym? Co mamy wychodzić tutaj i przedstawiać argumenty, że to nie przystoi, a żeby ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, gdzie ma zapewnione dochody, bardzo wysokie dochody, martwił się o to, czy kupić sobie 3. Mercedesa i płacił 3 czy 4 zł za metr wynajęcia swojego gabinetu w przychodni czy przychodni, a człowiek, który ledwo dojeżdża do pierwszego, płacił 9 zł w TBS-ie za metr. Możemy o tym mówić, tylko mieliśmy tu nie uprawiać demagogii ani populizmu, tylko mówić realnie o rzeczach, które interesują mieszkańców, które są przyszłością naszego miasta. I jeżeli jedne przychodnie mogą wynajmować powierzchnię za 30 zł, to czemu inne mają wynajmować za 3 zł, tak? Tylko dlatego, że jedni muszą być na normalnym rynku, a inni nie muszą. Dziękuję bardzo. Merytorycznie, a więc pewna wiedza, myślę, że mogła dotrzeć. Chciałbym się jeszcze teraz zwrócić po wystąpieniu pana prezydenta. Pytałem państwa radnych, czy chcą zabrać głos. Nie chciał zabrać radnych. Czy pani chce zabrać głos? Bardzo proszę, w takim razie pan radny. Dziękuję panie przewodniczący. Ja rozumiem, że za chwilę pani Pawliczak powie, jakie są wartości tych aktywów, o których wspominałem na komisji, gdzie wtedy pani Pawliczak nie była przygotowana do odpowiedzi. Natomiast w drugiej kolejności chciałbym uzyskać informację dość precyzyjną, związaną z harmonogramem likwidacji. Konkretne daty, kto będzie likwidatorem, za jakie wynagrodzenie, do kiedy to ma się wszystko odbyć. To są detale i my się wtedy zastanowimy, czy ten projekt poprzeć. To pokaże, czy jesteście przygotowani do likwidacji, czy po prostu chcecie to zrobić, a później się będziecie zastanawiać, co z tego wyszło. Przepraszam bardzo, nie, nie, spokojnie. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam. Chciałem Państwu powiedzieć, że dyskutujemy na porządkiem oka. Jeszcze tylko udzielę głosu, jeśli sobie życzy pani prezydent, dlatego że pytałam państwa, czy chcecie zabrać głos, nikt nie podniósł mandatu. Nikt nie podniósł mandatu. Pani prezydent, pyta się pani, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się do tego, co powiedział Pan Radny Kołaciński. Być może niezbyt uważnie przysłuchiwał się na posiedzeniu komisji, kiedy omawialiśmy ten temat, bo dokładnie przekazywaliśmy wartości pasywów, aktywów. Panie Naczelniku, w takim razie przekażemy taką informację szczegółową Panu Radnemu, bo mówiliśmy dokładnie sumy, wartości. Podkreślam jeszcze raz, sprawa ta była omawiana na Komisji Zdrowia, Budżetu, Rozwoju, Środowiska oraz Prawa. Także szczegółowe informacje, jeżeli nawet Pan nie uzyskał, to mógł Pan o nie jeszcze dopytać. Tak zresztą zrobił Pan Radny Grodziński, który w tym temacie się pytał na pierwszej Komisji Prawa i oczywiście taką informację uzyskał. Ale Szanowni Państwo, nie ma dyskusji. Słuchamy. Jeśli chodzi o sam harmonogram i wszystkie te... Słucham? Jeśli chodzi o harmonogram działań, proszę Państwa, powołany został zarządzeniem prezydenta zespół, który zajmie się likwidacją tej jednostki i tak jak było wcześniej przy likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury, również ten zespół będzie miał za cel opracowanie całego harmonogramu, natomiast podstawą dzisiaj jest uchwała, którą podejmie Rada Miejska. Od tego momentu rozpoczynamy wszystkie inne, całą procedurę, wszystkie czynności, powołanie również likwidatora. Także Panie Radny, brał Pan czynny udział w likwidacji MOK-u i zapewne cały szereg czy zestaw zadań Pan zna dokładnie. Proszę się przypatrzeć tej procedurze, będzie ona tożsama. A jeszcze odpowiem na wypowiedź Pana Radnego Mirosława Gabrysiaka. Oczywiście w czasie dyskusji, jeżeli będą takie pytania, to jesteśmy przygotowani, na wszystko odpowiemy. Natomiast Panie Radny, no, pochylam się nad tym, że ma Pan interes prawny przy podejmowaniu decyzji nad tą uchwałą. Proszę się też zastanowić, pytając. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stawiamy. Jeśli Pan musi, to bardzo proszę. Bardzo gotowe. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja może bardzo króciutko odniosę się do słów Pana Prezydenta tylko, bo ja nie rozumiem tej wypowiedzi, dlatego że to jest uchwała o zmianie formy organizacyjnej jednostki, która administruje budynkami, a nie o wielkości czynszów. To tak, tylko taka drobna uwaga. Natomiast z tego, co pamiętam, to w programie wyborczym Pan mówił, że będzie ułatwienia dla przedsiębiorców, czyli raczej obniżał, a nie podwyższał czynsze. Ale to tak tylko na marginesie. Natomiast Pani Prezydent, ja nie mam interesu prawnego, ponieważ nie jestem, działam w spółce kapitałowej, nie jestem w organach tej spółki, nie jestem w Radzie Nadzorczej, nie jestem w zarządzie, nie jestem w komisji rewizyjnej spółki. Także zgodnie z prawem nie mam tutaj żadnego interesu prawnego. Chciałbym, żeby to Państwo wiedzieli. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Stawiam wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie. Szanowni Państwo, kto jest za zakończeniem dyskusji w tym temacie? Proszę o podniesienie mandatu. Proszę przemyśleć dokładnie. Bardzo dziękuję. 15 głosów za. Kto jest przeciwny? Pięć przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 głosy wstrzymujące. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. W związku z porządkiem obrad. Czy z porządkiem obrad, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakąś propozycję? Jeśli nie, dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie zdjęcia z porządku obrad w punkcie 5 rzymskim punktu 5 radzkiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia statutu Kalisza miasta na prawach powiatu w propozycji pana radnego Karolika, a także przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowo punktu 8 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza 2015 rok. W punkcie 9 projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Punkt 10 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 11 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza przekazany w dniu dzisiejszym. W punkcie 12 projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w jednostce pomocniczej miasta Kalisza. Z punktu widzenia formalnego proszę o przegłosowanie teraz wniosku o zdjęcie. Nie wprowadziliśmy go, ale żeby nie był porządek, wniosek o zdjęcie z porządku uchwały propozycji pana radnego Mirosława Gabysiaka. Mówimy o projekcie odnoszącym się do komunikacji. Głosowaliśmy na dyskusję dla tych wszystkich radnych, którzy może w tym momencie mają dyskomfort. Głosowaliśmy na zakończenie dyskusji, ale nie przegłosowaliśmy całego wniosku formalnego, bo to wniosek formalny pana Mirosława Gabysiaka. Zwracam się tutaj na stronę na podstawę, tak? Żeby to wszystko było rozwiązane. W ten sposób będziemy dobrze. Kto jest za odrzucenie, nieprzyjęcie wniosku pana radnego Mirosława Gabysiaka? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że po głosowaniu, po propozycji zdjęcia wniosku powstała propozycja pana radnego odwrotna, aby, znaczy inaczej, po zdjęciu, żeby wprowadzić wniosek, żeby wprowadzić do projektu uchwały, który proponował, bardzo proszę. No właśnie o tym mówię, że nasza piśmie jest dyskomfort. Prowadziliśmy dyskusję. Dyskusja zakończyła się wnioskiem o zakończenie dyskusji, ale nie przegłosowaliśmy wniosku o zdjęcie tego punktu i dlatego do tego wracam. Dobrze? Kto jest za przyjęcie? Przepraszam za przyjęcie. Dziękuję bardzo za czujność. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Mirosława Gabysiaka? Dziękuję bardzo za odpowiedź. I kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję. 9 za przyjęciem pana Mirosława Gabysiaka. Proszę. Kto jest przeciwny? Proszę policzyć. Jedenaście głosów. Przeciwnych nie ma, głosów wstrzymujących. Wniosek został odrzucony. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę. Nie ma takiej potrzeby.
Punkt trzeci. Uczymy się do końca. Bardzo dziękuję. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo uwagę do protokołu z 8 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarty rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady podjętych na 8 sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście zaraz przekażę to sprawozdanie, ale chciałem tylko dwa słowa, bo korzystając z okazji pana posła, obecności pana posła Rackiego, witam serdecznie, powiedzieć taką rzecz. Zwróciłem się do parlamentarzystów naszego okręgu o stworzenie takiej swoistej oczywiście, bo inna być nie może, koalicji na rzecz naszego miasta. I chciałem Państwa poinformować, że powoli spływają optymistyczne pisma, że parlamentarzyści wyrażają troskę o nasze miasto i takie różne miłe zwroty. Natomiast to cieszy i myślę, że jednym z pierwszych zadań może być takowe, ponieważ nie dalej jak kilka dni temu byłem na wyborach do Rady Osiedla Zagorzynek i mieszkańcy dopytywali się o jeden z przejazdów pod torami kolejowymi, a miałem przyjemność omawiać z panem posłem między innymi kwestię rewitalizacji linii kolejowej z Łodzi do Ostrowa, no my mówimy z Łodzi do Kalisza, bo nam tak ładnie brzmi, w której to będą zawarte między innymi wszelkiego rodzaju prace nad tego typu przejazdami, a sprawa jest niebagatelna, bo to dotyczy osiedla i Szczypiorno, i Zagorzynek, i Piwonice, więc wydaje mi się, że jeżeli z tego miejsca mógłbym zaapelować, oczywiście poprę to odpowiednim pismem, żeby pilnować tej sprawy przez naszych parlamentarzystów, to z góry będę zobowiązany, a tu pan poseł Racki od początku z nami na ten temat rozmawiał, więc to tu jakby jestem spokojny. Także tylko chciałem takie uzupełnienie i nie zabieram więcej czasu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt piąty rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie. Akt 1. Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Strony sesyjne, pierwsza, druga. Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 marca z 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych dotyczą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Kalisza. Na realizację zadań objętych porozumieniem wojewoda wielkopolski przekaże miastu Kalisz dotacje. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A2. Uchwalenia statutu powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Strony od 3 do 7. Zmiana statutu powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wynika głównie z konieczności właściwego uregulowania trybu ustalania regulaminu organizacyjnego urzędu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym regulaminy organizacyjne uchwalane są przez zarząd powiatu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Part 3. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina, strony sesji, materiałów sesyjnych od 8 do 11. Analiza zagospodarowania przestrzennego terenu oraz analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych miasta wykazała zasadność opracowania planu w rejonie ulicy Złotej i Fryderyka Chopina. Stąd konieczne jest rozpoczęcie procedur planistycznych. Jednym z pierwszych elementów jest podjęcie przez organ stanowiący miasta przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kaliszy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Głosy za. Który jest radny na sali, więc nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Art 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Strony materiałów sesyjnych od 12 do 14. Zaproponowane zmiany w statucie Kalisza Miasta na prawach powiatu dotyczą doprecyzowania zapisów w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jednocześnie wnioskując o wprowadzenie poprawek. Proszę przewodniczącą Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, panią Magdalenę Stybarską, o odczytanie opinii komisji. Dzień dobry. Opinia numer 0012.3.50.2015 Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały, wnioskując o wprowadzenie następujących poprawek. Punkt 1. W paragrafie 1 w punkcie 1 wyrazy w grupie co najmniej 750 mieszkańców zastępuje się słowami grupie co najmniej 500 mieszkańców. W paragrafie 1 w punkcie 2 wyrazy listę z podpisami co najmniej 750 mieszkańców zastępuje się słowami listę z podpisami co najmniej 500 mieszkańców. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Skandali.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, po kilku miesiącach pracy w Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego nad projektem uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta Kalisza udało nam się wypracować kompromis. Kompromis ten był możliwy między innymi dzięki poprawce zgłoszonej przez radnego Tadeusza Skarżyńskiego. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy godzinami pracowali nad tym projektem w Komisji Prawa i organizacjom pozarządowym, a w szczególności Kaliskiej Inicjatywie Miejskiej KIM. Proszę wszystkich koleżanki i kolegów radnych o głosowanie za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałam krótko odnieść się do tego projektu. Chciałam powiedzieć, że podjęcie takiej uchwały przez Radę Miejską oznaczać będzie nie mniej, nie więcej, że koalicja jest partnerem gotowym popierać słuszne inicjatywy i z którym można dojść do porozumienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Podczas posiedzenia komisji, która zajmowała się tym tematem w poprzednim tygodniu, gdzie dyskutowaliśmy nad dwoma jeszcze wtedy projektami, zaproponowałem koledze Eskanowi Darwichowi, aby zdjął swój projekt, abyśmy z komisji wyszli z jednym projektem. Powiedziałem, że jak uniesie się ponad ambicje polityczne i będzie chciał zrobić coś dla mieszkańców Kalisza i wycofa swój projekt, że mu na sesji podziękuję. I chciałem to niniejszym zrobić. Bardzo dziękuję, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyłączam się do tych wszystkich wystąpień i naprawdę z całego serca bardzo dziękuję, bo okazuje się, że kiedy jest ważna sprawa dla mieszkańców, potrafimy wszyscy stanąć ponad podziałami i że wszystkie partie polityczne są obywatelskie, stowarzyszenia są też dla mieszkańców i możemy współpracować i z NGO-sami. I myślę, że warto by było, żeby ta koalicja, o którą apelowałem, była rzeczywista, a nie tylko taka kokieteryjna, żeby ładnie wyglądała. I wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu jeszcze w tej kadencji, że ci, co mają przeprosić, przeproszą, ale poza radą nie będziemy tu robić cyrków i wszyscy będziemy pracować dla dobra naszego miasta. Dokładnie, dlatego że myślę, że nasze miasto warte jest tego, żeby się nie kłócić, tylko żeby wspólnie pracować, a jeśli ktoś ma jakieś talenty, umiejętności, to można je wykorzystać we wspólnej pracy. Dlatego myślę, że w tej sali naprawdę niewiele jest osób takich, które przedkłada tylko i wyłącznie swoje ambicje nad dobro miasta. Jeśli takie osoby poprosimy, żeby się usunęły w cień, no to tam oczywiście będą sobie krzyczały od czasu do czasu, puszczą jakiś paszkwil w miasto i tak dalej.
ale generalnie przecież zawsze większość ludzi jest dobrych, dobrze nastawionych, optymistycznie działających dla swojego miasta i pokazuje wiele przykładów, że można wspólnie pracować i osiągać wielkie cele, mimo że idee przyświecają nam bardzo różne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za wystąpienie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do przegłosowania poprawki. Kto z Państwa jest za? Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do przegłosowania uchwały wraz z poprawką. Kto jest za? Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z poprawką. Przechodzimy do punktu 5. Likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, strona 21 i 22. Z dniem 31 sierpnia 2015 roku likwiduje się samorządowy zakład budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu. Jego dotychczasowe zadania przejmie Zarząd Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Zaproponowana likwidacja przyczyni się do uzyskania korzystniejszych efektów ekonomicznych dla budżetu miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Jacek Konopka. Zgłasza się pan radny Kołaciński. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Podejmując uchwały, radni jako przedstawiciele mieszkańców muszą brać pod uwagę skutki, jakie dane rozwiązanie będzie miało dla wszystkich Kaliszan. I w przypadku tej uchwały o likwidacji Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia skutki będą rozciągały się na większość mieszkańców miasta. W przychodniach pod zarządem MZOZ-u zarejestrowanych jest prawie 100 tysięcy osób, w tym 80 tysięcy mieszkańców Kalisza. Podejmując tę uchwałę, musimy mieć na względzie warunki, w jakich będzie odbywał się proces leczenia Kalisza. Pamiętacie Państwo zapewne horror, jaki przeżywali Kaliszanie po przeniesieniu tzw. wieczorynki z przychodni na Polnej do szpitala, gdzie w nieodpowiednich warunkach, na wąskich korytarzach, w tłoku ludzie oczekiwali na pomoc medyczną. Przychodnie pod zarządem MZOZ-u były dotychczas przykładem porządku, dbałości i właściwego zagospodarowania. Po remontach, dociepleniach wyposażone w windy spełniały wszystkie wymogi NFZ-u, dając pacjentom przyzwoity poziom techniczno-użytkowy obsługi. Powinniśmy zadać sobie pytanie,
Czy przenosząc zarządzanie przychodniami do MZBM-u możemy spodziewać się utrzymania substancji przychodni na tym samym wysokim poziomie? Czy chorzy cierpiący ludzie oczekujący na przyjęcie do lekarza mogą liczyć na skuteczne i sprawne działanie MZBM-u? Czy MZBM podciągnie poziom obsługi w górę, czy raczej ściągnie go w dół? Tego dziś nie wiemy. Pewne jest jednak, że Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia ma praktycznie stuprocentową ściągalność należności czynszowych i pomijalne w praktyce zaległości najemców. Z tych pieniędzy wykonywano remonty i inwestycje w przychodniach. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia jako jedyny w Kaliszu samorządowy zakład budżetowy nie otrzymywał dotacji z kasy miasta. Jeśli przyjmiemy tą uchwałę, to pieniądze MZOZ-u trafią do wspólnego kotła w MZBM-ie. Skutki takiego rozwiązania łatwo sobie wyobrazić. Łatwo sobie wyobrazić postępującą degradację substancji lokalowej przychodni. I kolejne pytanie, czy chcemy doprowadzić do tego, aby pacjentom czekającym do lekarza tynk sypał się na głowę, czy woda kapała? Dlaczego zatem pan prezydent uparcie forsuje tą uchwałę? Też nie trudno się domyślić. Chce zniszczyć wszystko, co kojarzyć się może Kaliszanom z sukcesami Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza w obszarze ochrony zdrowia. Białe soboty do kosza. Programy profilaktyczne na półkę. Zarządzający przychodniami Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia do likwidacji. I druga przyczyna, proszę Państwa. Można będzie podpompować trochę wyniki i kondycję MZBM-u, bo przecież średnia ściągalność czynszów w sprawozdaniach wzrośnie, a pieniądze zamiast na przychodnie można będzie przeznaczyć na łatanie dziur w MZBM-ie. Prawie wprost mówił o tym pan radny Piotrowski, twierdząc, że w przychodniach nie trzeba inwestować przez najbliższych kilka lat. Szanowni Państwo, wspominałem tutaj o Komisji Rozwoju, która miniony wtorek się odbyła. Na moje zarzuty o brak analiz i skutków proponowanych rozwiązań pani wiceprezydent Pawliczak odpowiedziała, iż trwa kontrola w Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia i dała do zrozumienia, że ta kontrola dopiero wskaże argumenty. Miał to być zapewne w jej mniemaniu argument za przyjęciem uchwały. I powiem szczerze, że mnie zatkało. Zapomniałem nawet zagłosować na tej komisji. Proszę Państwa, na całym świecie rozsądni menadżerowie najpierw zbierają informacje, potem je analizują, a na końcu podejmują decyzje. Pan prezydent razem z panią wiceprezydent proponują nam inne rozwiązanie. Kontrola w toku, danych brak, analiz zero, a radni mają głosować uchwałę. To jest zła praktyka, proszę Państwa. I panie przewodniczący, jeszcze raz zgłaszam formalny wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan radny Radosław Kołaciński. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, dziękuję Panie Prezydencie za to, że Pan wspomniał chwilę temu, że jeden klub opozycyjny jest gotowy do dyskusji na ten temat. W takim razie, Panie Prezydencie, proszę wskazać osobę podległą Panu albo inną, która będzie mogła merytorycznie w takiej dyskusji uczestniczyć. Bo te informacje, które rzekomo zostały przedstawione, znaczy kompletnie nie zostały przedstawione na Komisji Budżetowej. Później zdawkowo zostaje przedstawione na Komisji Rozwoju i pani Pawliczak się pod nimi podpisuje, że wartość nieruchomości, umów to jest około 6 milionów złotych, niecałe, i twierdzi, że to są wszystkie aktywa. Ja zadałem bardzo proste pytanie. Jaka jest wartość aktywów tego ośrodka, która przejdzie pod zarządzanie do MZBM-u?
Pytanie jest dlatego proste, bo chciałbym ocenić dzisiejszą wartość aktywów, a następnie bilans otwarcia, który przeprowadzi pan likwidator. Chyba że pan likwidator zrobi bilans zamknięcia i otwarcia, ale pani Pawliczak nie umiała na takie pytanie odpowiedzieć. W związku z tym, panie prezydencie, niech pan wskaże, ja zadam jeszcze kilka pytań i może rozwiejemy te wątpliwości i Platforma zagłosuje za. Natomiast dzisiaj nie wiemy, nad czym głosujemy. Podstawowym elementem, panie prezydencie, w uzasadnieniu tej uchwały są wartości ekonomiczne. A my nie wiemy, o jakim majątku rozmawiamy. Mam wrażenie, że pani Pawliczak nie wie, co to są aktywa. Bo to nie tylko nieruchomości, nie tylko umowy związane z przychodami. I tyle. Dziękuję bardzo. Czy pan prosi jakimś wnioskiem? Sformułowałem. Wskazać osobę do dyskusji. Dobrze. Bardzo proszę. Zgłasza się pan przewodniczący komisji. Proszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Usłyszeliśmy tutaj o tłoku na korytarzach po przeniesieniu wieczorynki ze słów radnego Konopki. Panie radny, ja mogę pana zapewnić, że w momencie przejęcia przez MZBM przychodni i opieki nad nimi korytarze nagle się nie zwężą. Niech pan o to będzie spokojny. Miejsca będzie tyle samo, co wcześniej. Jeżeli chodzi o programy zdrowotne, chciałem się odnieść, że te programy zdrowotne dla mieszkańców, one są dostosowywane do realiów, które istnieją. Tak? One są dostosowywane do potrzeb mieszkańców, a nie do tego, a nie do potrzeb przychodni. Tak? I będą odpowiednio ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Natomiast jeżeli chodzi co do ściągalności czynszów, niskie czynsze bardzo łatwo się ściąga. Mogę panu o tym zapewnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Nie chcę tutaj absorbować uwagi szanownego państwa długo, dlatego powiem bardzo krótko. Było już czas, że jedna z przychodni na ulicy Browarnej była administrowana przez MZBM i wobec groźby tego, że sanepid zamknie tą przychodnię, lekarze tam pracujący na ulicy Browarnej zwrócili się do Wysokiej Rady czy do pana prezydenta o to, aby administrację przejął Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. I dopiero wtedy, po przejęciu tego administrowania, udało się dostosować tą przychodnię do norm sanepidowskich, które umożliwiły, że funkcjonuje ona do dzisiaj. To jest autentyczny przykład i nie ma potrzeby tutaj gdybać czy rozważać, co by było, bo takie coś miało miejsce, to był chyba rok 2005 albo 2006, o ile dobrze pamiętam. A druga sprawa, nie zawsze konsolidacja, która ostatnio jest taka modna, że konsolidujemy, wszystko wtedy jest taniej i lepiej. Tak było z miejskim zakładem obsługi administracji szkół, czy żebym nie pomylił, był taki twór, który zajmował się obsługą gospodarczą, administracyjną szkół, że tak też dla oszczędności, dla ekonomii, żeby było taniej. No i okazało się, że to był jednak wielki niewypał. Także nie zawsze te zmiany bez przeprowadzenia dogłębnej analizy ekonomicznej mają sens. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zgłasza się Szanowni Państwo, ludzie interesujący się sprawami samorządowymi w Kaliszu z pewnością pamiętają o tym, że za odległych już czasów
kiedy prezydentem miasta był dzisiejszy radny Zbigniew Włodarek, podjęto decyzję o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej. W zakładzie było zatrudnionych wielu pracowników. Stan bazy lokalowej nie był najlepszy. Choć wybudowano w tym czasie również nową przychodnię na ulicy Polnej. Ale to było, tak jak powiedziałem, już w dalekiej historii. Jednym z elementów jakby kroków podjętych wówczas, powołano mi do życia miejski zarząd obiektów służby zdrowia w Kaliszu, który miał nadzorować budynki przyjęte po byłym ZOZ-ie. W mojej ocenie w pierwszych latach funkcjonowania miejski zarząd obiektów służby zdrowia dobrze wykonywał swoje obowiązki, do których był powołany. Zmienia się kraj, zmienia się Kalisz. Ewaluował również miejski zarząd obiektów służby zdrowia. W ostatnich latach z coraz to większą częstotliwością pojawiają się jednak pytania pozostające, zwłaszcza ostatnio bez odpowiedzi, dotyczące ekonomicznego uzasadnienia potrzeby dalszego funkcjonowania tej instytucji. Przez wielu określanej ostatnio jako państwo w państwie czy towarzystwo wzajemnej adoracji. Nie chcę się wpisywać w słowa, które powiedział radny Gabrysiak, że o sukcesach stowarzyszenia, bo gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to miejsce jest często określane jako sztab wyborczy państwa stowarzyszenia. Czy dziś stać miasto Kalisz na utrzymanie takiego podmiotu? Pytałem wielu Kaliszan podczas ostatniej kampanii wyborczej i wierzcie mi Państwo, że trudno było mi wytłumaczyć im sens utrzymania takiej struktury w dotychczasowym kształcie. Jak bowiem wytłumaczyć, że w instytucji, która zarządza 9 budynkami, jest zatrudnionych 8 osób. 6,5 etatu, ale 8 osób, z czego połowa z tych ludzi, powiedziałem o osobach dokładnie, precyzyjnie, z czego połowa z tych ludzi posiada uprawnienia emerytalne. Jak ludziom wytłumaczyć, że w jednym mieście funkcjonują 2 należące do miasta podmioty zajmujące się substancją lokalową? Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. Jak ludziom wytłumaczyć, że w każdej z tych instytucji jest oddzielny prezes, główna księgowa? Jeśli mówię już o prezesie Miejskiego Zarządu Budynków Służby Zdrowia, to z ostatniego oświadczenia majątkowego, które jest opublikowane za 2013 rok, czyli nie za ostatni rok, dochód z tytułu pracy w Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia pana prezesa wyniósł ponad 95 tysięcy złotych i był niewiele niższy od dyrektora zarządu budynków mieszkalnych. I proszę porównać skalę. Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zarządza 9 budynkami, a dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zarządza, uwaga, 566 budynkami, 181 komunalnymi, 257 lokalów we wspólnotach, procentowe udziały w 29 i w prywatnych jeszcze 99. Albo jeszcze, żeby Państwu jeszcze pokazać skalę, to zarządza ponad 6 tysięcy lokali mieszkalnych. Ale jeśli dokładnie 6107, jak już tutaj będą. Przepraszam. Mówię o tym, bo jedynym powodem do likwidacji, wiecie wszyscy Państwo, są powody ekonomiczne. Wynagrodzenia w Miejskim Zakładzie Obiektów Służby Zdrowia to nie tylko wynagrodzenia pana dyrektora. Koszt utrzymania kilku etatów w tej jednostce w 2014 roku, o ile dobrze zapisałem podczas jednej z komisji, która zajmowała się tym tematem, wyniósł ponad 508 tysięcy złotych. A średnie wynagrodzenie w tej jednostce było wiele wyższe niż wynagrodzenia pracowników innych jednostek należących do miasta.
Z drugiej strony zdecydowana większość pracowników tej jednostki, to powiem kolejny raz, otrzymuje emerytury. To sprawia, że w przypadku likwidacji te osoby nie zostaną pozbawione środków na życie i nie trafią na garnuszek pomocy społecznej, jak Państwo chcieli zrobić, gdy zwalnialiście z pracy dzisiejszego prezydenta miasta Kalisza. W przypadku inwestycji w tych budynkach potrzebne są konsultacje w wielu dziedzinach. Takich merytorycznych fachowców posiada zatrudnionych u siebie na stałe Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, a Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia ich nie posiada, co powoduje, że musi każdorazowo zlecać ich zadania na zewnątrz. Co powoduje również dodatkowe koszty, których nie można uniknąć, likwidując tą instytucję. Gdyby po zakończeniu procesu likwidacji w tej jednostce uzyskać tylko 500 tysięcy oszczędności rocznie, uważam, że te oszczędności będą większe, ale tu oczywiście tak uważam, to przy dzisiejszej cenie obiadu dla dzieci w kaliskich szkołach, którego koszt w zbiorowym żywieniu na pewno nie przekroczy 7 zł, to za jeden obiad, to można by kupić ponad 71 tysięcy takich obiadów. Wierzcie mi Państwo, że warto, żeby w Kaliszu żadne dziecko nie było głodne. A potrzeb społecznych w naszym mieście jest bardzo, bardzo wiele i każda złotówka uzyskana z jakichkolwiek oszczędności w naszym mieście, wierzcie mi Państwo, że zostanie spożytkowana lepiej niż dotychczas dla dobra Kalisza i jego mieszkańców. I dodam jeszcze, kończąc... Panie Przewodniczący, ostatnie zdanie. Tylko chcę się jeszcze odnieść do jednego zdania moich poprzedników. Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia nie wpłynie w żaden sposób na poziom świadczonych usług w tych lokalach. Wszyscy o tym dokładnie wiemy, bowiem każdy podmiot startuje w postępowaniu przetargowym i uzyskuje za to świadczenie należne środki. W związku z tym nie wierzę, żeby miało to jakikolwiek wpływ, ta likwidacja, przeniesienie do innego podmiotu zarządzającego na poziom świadczonych usług w mieście Kaliszu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, adwocem. Pan prezydent, oczywiście. Panie sekretarzu, mamy tutaj... Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Może tak, słowo komentarza tylko do tego, co mówił pan radny Jacek Konopka odnośnie Miejskiego Zakładu i MZBM-u. No przecież jak pan był wiceprezydentem, no to miał pan nadzór nad jednym i nad drugim. No to jak mogło jedno być takie złe, a drugie takie dobre dla Kaliszan? Zresztą nadzór miał pan nie tylko tam, ale to już zostawmy, nie idźmy w tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o wskazanie, o które prosił pan radny Radosław Kołaciński. Twierdzi pan, że jak przygotowała likwidację MOK-u poprzednia koalicja, to wszystko było hiper, super przygotowane, a teraz jest inaczej. Przecież również najpierw podejmowaliśmy uchwałę o likwidacji, a dopiero potem wchodziło zarządzenie, gdzie likwidator przedstawiał harmonogram i tak dalej. Ale mam taką propozycję, bo jak ja mówię, że chodźcie z nami, to nie mówię tak, żeby rzucić na wiatr, no bo przecież nie wierzę, żeby to pan był od paszkwili, tak? Tylko pan, podejrzewam, jest poważnym facetem, który jakby coś do mnie miał, to by mi powiedział wprost. Więc jeżeli uważa pan, że może pan pomóc w tej kwestii, to ja rozszerzę to zarządzenie w zespole likwidacyjnym. Zapraszam pana do pracy i pan sprawdzi, że wszystko jest transparentnie. Dziękuję uprzejmie. Tak, ale pozwoli pan, bardzo proszę, dobrze. Jeśli pan Jacek Konopka się zgodzi, bo też ma głos. Dziękuję panie prezydencie. Skorzystam z tej uprzejmości, jeżeli będzie taka sposobność. Natomiast do tej pierwszej części pana wypowiedzi odnośnie MOK-u, jak było przedtem, a jak jest teraz. No panie prezydencie, no miała być zmiana, a nie ma. Zmiana. Na sztandarach zmiana. Jest zmiana.
Dziękuję za głos. Do głosu zgłaszał się pan radny Jacek Konopka. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu, jeszcze chciałbym zabrać głos. Bardzo widzę pani Joanna Koncewicz. Panie Przewodniczący, nie do końca ad vocem, bo ta sytuacja troszeczkę nam się tutaj ta dyskusja rozwinęła, w związku z tym ja pozwolę sobie wykorzystać swój czas. Zresztą... Bardzo proszę. Bardzo proszę. O, dziękuję serdecznie. Ale aż tak długo nie, myślę, nie zajmować Państwu czasu. Szanowni Państwo, padło tutaj kilka argumentów w tej dyskusji i do niektórych warto się odnieść. Pan radny Witoń, nazywając dyrektora Czarnyszkę prezesem, troszeczkę się zagalopował. Mamy do czynienia z samorządowym zakładem budżetowym, nie ze spółką miasta. To jest kolejny obraz wiedzy, jaką koalicja ma na temat kierowanego przez siebie i poddawanego likwidacji zakładu. Proszę Państwa. Sprawa merytoryczna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zakładu. Dotychczasowe kilka miesięcy działania koalicji pokazało, że Państwo bardzo sprawnie potraficie wymieniać kierowników jednostek, naczelników, dyrektorów, prezesów nie ma w tej sprawie żadnej przeszkody, żeby w dobrze funkcjonującej organizacji, jeżeli kierownictwo jest Państwa zdaniem w wieku i nie dosyć sprawne do kierowania jednostką, żeby zmienić kierownictwo, a nie likwidować jednostkę, która zapewnia dobrą obsługę majątku, na którym leczonych jest większość Kaliszan. Co do niskich czynszów, tutaj pan radny Lisowski mówi, że niskie czynsze łatwo ściągać. Proszę Państwa, tak niskie są czynsze, że podam przykład jednego z podmiotów. To jest Szpital Chorób Płuc na Wolicy, który z zasobu, mimo tych niskich czynszów, a oni chyba mieli jedne z najniższych, zrezygnował z pomieszczeń na Rogatce i przeniósł się do innego, prywatnego zasobu. Całkowicie samodzielnie podejmując tą decyzję i niewątpliwie kierując się rachunkiem ekonomicznym. W związku z tym mit o niskich czynszach uważam za trochę przesadzony. I wypowiedź pana prezydenta odnośnie MZBM-u i Miejskiego Zarządu Obiektu Służby Zdrowia i nadzoru nad nim. Proszę Państwa, właśnie ostatnie 8 lat przekonuje mnie do tego i zapewniam Państwa, że wiem, co mówię, iż przychodnie nie powinny być zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i w przeciwieństwie do tego, o czym jest przekonany radny Witoń, poziom obsługi mieszkańców się obniży. A nie chodzi o kontrakty z NFZ-em, tylko chodzi o to, w jakich warunkach lokalowych będą przyjmowani pacjenci. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś? Bardzo proszę, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, panie radny, no oczywiście zmianą jest to, że likwidujemy jednostkę, która powiela te same działania i generuje koszty. No przecież, no nie oszukujmy się, no ileż można to samo robić? No tak naprawdę, no powiedzmy prawdę w tej sali, tak? To jest to, z czym szliście do wyborów 4 lata temu, tylko nie można było tego zmienić, bo nie można było zmienić, no. A my to robimy, no więc jak robimy coś, o czym byliście przekonani od wielu lat, no to przyjdźcie to i tyle. Dziękuję bardzo. Pani prezydent Karolina Pawliczek.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się jeszcze do słów pana Kołacińskiego, który poucza, ale też proponuje się trochę douczyć, panie radny, dlatego że taka jest procedura. Najpierw podejmujemy uchwałę likwidacyjną, później dokonujemy kolejnych czynności, czyli zarządzenie prezydenta w sprawie powołania likwidatora, plan, harmonogram. Będzie pan w zespole, zapraszam, liczę na, oczywiście na pana wiedzę w tym przypadku, tak? A jeśli chodzi o te argumenty, które zostały tutaj przedstawione przede wszystkim przez radnych Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza, chcę państwu powiedzieć tak. Oczywiście w 2000 roku była to słuszna decyzja co do przekształcenia, co do tego, że wiele osób nie straciło pracy, co do tego, że substancja miejska była odpowiednio zagospodarowana. Tylko niestety zdarzyło się tak, że przez te 15 lat decyzja ta ewaluowała, a może decyzje, które podejmowane były w Miejskim Zarządzie Obiektu Służby Zdrowia i stworzyliście państwo, i nie bójmy się tego tutaj powiedzieć, bo była to przecież tajemnica Poliszynela, stworzyliście państwo, państwo w państwie. Państwo w państwie Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza. Wiele argumentów zostało tutaj już podniesionych. Ja nie chcę ich powielać, że był drugi zakład, który właściwie wykonywał te same czynności, administrowanie, zarządzanie, nadzorowanie nieruchomości, miejskich nieruchomości, pensje pana dyrektora, osoby, które mają świadczenia, uprawnienia emerytalne zatrudniane, wiele umów i zleceń, które były podpisywane w tym miejskim zarządzie. Ale wie pan, panie radny Konopka, tak zastanawiam się, kiedy siedziałam dzisiaj i patrzyłam na pana, zastanawiam się, czy pan ma odwagę występować dzisiaj tutaj, czy jest to tak naprawdę bezczelność. Bo wiemy już dzisiaj wiemy, że nieskutecznie, nieodpowiednio nadzorował pan NZBN. No co do KTBS-u, trudno się wypowiedzieć w jakimkolwiek pozytywnym zdaniu o panu. Ale jeśli chodzi o Miejski Zarząd Obiektu Służby Zdrowia, mówił pan, że przekaże taką informację o kontroli doraźnej. Otóż pan prezydent podjął decyzję, że kontrola będzie kompleksowa, problemowa. Bo wypisałam sobie parę rzeczy i może warto byłoby się nad tym zastanowić. Brak nadzoru. Większość zleceń, większość inwestycji, które były przeprowadzone, nie miało żadnych zapytań, nie było co do tych inwestycji przeprowadzonych zapytań ofertowych. Dwie firmy praktycznie nieustannie realizowały te remonty w tej jednostce. Brak kosztorysów, brak protokołów odebrania inwestycji. Mam dalej mówić? Kto się podpisze pod tą uchwałą, będzie wiedział, co to znaczy. I zapewniam państwu, że przeniesienie części majątku do NZBM-u spowoduje, że z jednej strony będziemy mieli ogromne oszczędności, ale z drugiej strony odpowiedni nadzór nad tego typu jednostką. A pan, panie radny, proponuje zastanowić się nad swoim dotychczasowym postępowaniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos udzielam pani radnej Joli Koncewicz, dlatego że pani radna była zgłoszona, a państwo słuchacze. Bardzo proszę, pani radna Joli. Szanowni Państwo, ja nie chciałabym wracać do historii powstania Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, bo już wiele na ten temat tutaj na tej sali powiedziano i dowiedzieliśmy się, jaki to był ten Miejski Zarząd, jak powstał, dlaczego powstał. Pomyje już też się wylały, bo tutaj słyszałam bardzo dużo takich uwag nieciekawych pod adresem tej jednostki odnośnie czynszów, że takie niskie. Proszę Państwa, czynsze to zostały ustalone, pod uwagę był brany stan techniczny przede wszystkim budynków. To było głównym wskaźnikiem, który wpłynął na takie, a nie inne czynsze. Przychodnie rzeczywiście były w bardzo złym stanie i te stawki stanowiły załącznik do uchwały Rady, która była wtedy podejmowana. Ja bardzo się cieszę, że udało się w Kaliszu taką restrukturyzację przeprowadzić. Byliśmy jednym z pierwszych miast w ogóle w Polsce, w Wielkopolsce byliśmy pierwszym miastem, które taką uchwałę podjęło i ten miejski zarząd, który był powołany, on się sprawdził. Proszę Państwa, no być może historia już w tej chwili jest, nie chciałabym już do tej historii wracać,
ale tyle uwag, co ja tutaj słyszałam, na przykład ze strony pana Lisowskiego, że no niskie czynsze to można ściągnąć bardzo łatwo. No i to, co tutaj kolega mój powiedział, to dlaczego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Wolica przenosi się ze swoją działalnością do prywatnego ZOZ-u? Ja tego nie rozumiem. Widocznie tam warunki były zdecydowanie lepsze i niższe były najprawdopodobniej czynsze, bo my o tym po prostu nie wiemy. No oczywiście to, co robiła koalicja w poprzedniej kadencji, wszystko jest złe i niedobre, proszę Państwa. Tutaj pan Lisowski też mówił, że te programy będą podlegały ocenie. Też były te programy niedobre. Zapytajcie Państwo mieszkańców naszego miasta, ile osób mogło skorzystać z tych badań profilaktycznych. Ja zdaję sobie sprawę, że trzeba nowe programy wprowadzać, że mogą być to też programy edukacyjne, ale wydaje mi się, że nasze społeczeństwo potrzebuje pomocy. Nie tylko wysłuchiwania, co należy jeść, co należy robić, ale konkretnych działań, proszę Państwa. Mamy bardzo wielu ludzi starszych w podeszłym wieku. Zresztą tutaj pan przewodniczący interesuje się tym tematem, bo w kampanii wyborczej między innymi mówił, że będzie kierował swoje działania właśnie w tym kierunku, że myśli o urządzeniu jakiegoś powstania, jakiegoś nowego oddziału dla tych starszych ludzi, żeby ich wspierać, rehabilitować. No a tutaj, jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, które były, które miały na celu wczesne wykrywanie chorób, zapomina, uważa, że jest to niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do jeszcze do głosu. Bardzo proszę o głos, pani prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ponieważ pada tutaj co jakiś czas sytuacja związana z odejściem szpitala w Wolicy z lokali użytkowych na Rogatce, to chcę powiedzieć, że szpital nie poszedł na tańsze, tylko po prostu struktura majątkowa, tak to nazwijmy, administracyjna tam, gdzie wynajmuje, czyli obecnie w pomieszczeniach Medixu, jest po prostu lepsza. Ma tam również lepszy sprzęt, natomiast warto również dodać, że te pomieszczenia zostały wyremontowane, również w mojej ocenie z zasadą niegospodarności, za kwotę prawie 70 tysięcy przez obecnego dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektu Służby Zdrowia. Pomieszczenia oczywiście na Rogatce. Będziemy również to bardzo szczegółowo badać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Radosław Łaciński. Dziękuję panie przewodniczący. Ja do pani Pawliczak. Tam mówiła, że niedouczony i tak dalej. No, ja zadałem pytanie panu prezydentowi, żeby wskazał osobę do dyskusji. No nie wskazał pani do dyskusji. Nie wiem z jakiego powodu nie wskazał pani do dyskusji. Może pan prezydent przemyślał, to już jego sprawa. Natomiast warto, żeby pani otworzyła sprawozdanie finansowe tej jednostki. Po lewej stronie jest tabelka, która się nazywa aktywa, po prawej są pasywa. Trzeba nam przeczytać i powiedzieć. Ja składałem wniosek na komisji budżetowej, żebym przed sesją dostał te informacje. Tych informacji nie ma. W związku z tym, że nie ma tych informacji, jesteście Państwo do tego nieprzygotowani, na proste pytania nie umiecie odpowiedzieć, nasz klub się w tej decyzji wstrzyma podczas głosowania. Bardzo dziękuję za głos. Czy ktoś pan Jacek Mąka, poseł jeszcze raz? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Chciałbym ukończyć dyskusję. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście tym razem ad vocem pani wiceprezydent Pawliczak znana jest z ciętego języka i pokazywała niejednokrotnie na tej sali. Stąd też kierując bezpośrednio pod moim adresem pewne zarzuty, czuję się zobowiązany, żeby zabrać głos. Pani wiceprezydent, od
początku straszy mnie kontrolami i postępowaniami prokuratorskimi z tytułu mojego nadzoru nad jednostkami miasta. Ja chciałbym zauważyć, że również w poprzedniej kadencji Wydział Kontroli Wewnętrznej prowadził kontrolę w tych jednostkach i wyniki były pozytywne. Ten sam Wydział Kontroli Wewnętrznej, który dzisiaj to robi, w tym samym bądź podobnym składzie osobowym. Dodatkowo prowadzone były kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli i również wyniki były pozytywne. Dlatego już raz na tej sali mówiłem, że nie obawiam się spotkania z prokuratorem, bo uważam, że to zewnętrzna, obiektywna jednostka i tam wszystko zostanie wyjaśnione. Natomiast myślę, że dzisiaj pani wiceprezydent trochę się zagalopowała z tą bezczelnością i ja tą piłeczkę chciałbym w pani stronę odbić. Proszę się nad sobą zastanowić i czasami opłaca się mówić prawdę, a nie tylko stawiać bezpodstawne zarzuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym temacie? Nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy, proszę Państwa, w pierwszej kolejności jest wniosek pana radnego Jacka Konopki o zdjęcie tego projektu uchwały. Pan Jacek Konopka postawił ten wniosek podczas sesji. Ma takie prawo. Wszystkim tym, którzy wyjaśniam. Dlatego najpierw musimy przegłosować wniosek formalny. Kto z Państwa jest za podjęciem czy przyjęciem wniosku pana radnego Jacka Konopki? Kto jest za podjęciem wniosku pana radnego Jacka Konopki? Dziesięć głosów za. Kto jest przeciwny? Piętnaście głosów przeciw. Nie ma głosów wstrzymujących. Wniosek przegrał. Przechodzimy do przegłosowania całej uchwały. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie mandatu. Piętnaście głosów za. Kto jest przeciw? 5 głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 5. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Strony 23 do 36. Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, które wprowadzono na podstawie wniosku kierownika biura obsługi, inwestora i partnera społecznego, dyrektora zarządu grudnińskich oraz naczelnika wydziału rozbudowy miasta i inwestycji. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały w części merytorycznej Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Gminy Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Całościowo projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o
przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Proszę powiedzieć dokładnie. Trzech radnych jest za miasta. Proszę powiedzieć, ile jest za. Dwadzieścia jeden głosów za. Kto jest przeciwny? Przeciwny jesteś. Dziękuję. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, jest godzina 10:45. Ogłaszam przerwę do godziny 11:15. O 11:15 wznawiam obrady. Dziękuję Państwu.